10 maja 2018 do Czerwonego Klasztoru z Zakopanego pojechaliśmy nietypową trasą. Zaczęliśmy od Głodówki, podziwialiśmy panoramy Tatr, przejścia granicznego w Jurgowie, podziwialiśmy Tatry Bielskie. Pojechaliśmy na grzbiet Magury Spiskiej, stamtąd też podziwialiśmy Tatry Bielskie i potem zjechaliśmy do wsi Osturnia. Wieś Osturnia to rusińska wieś. Ciekawie pomalowane domki. Podziwialiśmy przejeżdżając przez wieś. Z Osturni przejechaliśmy w stronę Kacwina przez granicę, drogą, której nie ma oficjalnie na mapach. I tam zaraz po wjeździe do Polski podziwialiśmy jeden z trzech wodospadów na potoku Kacwinianka. Przejechaliśmy później pod Zamkiem Orawskim, przekroczyliśmy już trzeci raz granicę, pojechaliśmy w stronę Czerwonego Klasztoru. Tam szukaliśmy latającego mnicha, czyli brata Cypriana. I znaleźliśmy. To leci, brat Cyprian? O, leci, leci, patrzcie, o, leci, widzicie? O nie, już spod. Patrzcie, co za mamy.